tym kraju wszyscy piją i ćpają. Wszyscy to nie znaczy, że wszyscy, jeżeli chodzi o arytmetykę, ale po prostu tak dużo ludzi, a na pewno wszyscy, którzy, no nie wiem, ludzie, którzy gdzieś ich tam wrażliwość nie pozwala na życie tak w 100% na trzeźwo, a w tych naszych czasach wszyscy jesteśmy trochę neurotyczni, trochę pobudzeni, trochę jakby przewrażliwieni na swoim punkcie i ćpanie czy picie trochę te lęki i tę samą kontrolę, tę samą ocenę negatywną uśmierza. Natomiast u mnie nie było tak, że ja albo piłem, albo ćpałem, tylko ja po prostu to wszystko było naraz. Problem, jakby, który mnie skłonił do tego, żeby przestać, a właściwie pewnego rodzaju lęk, strach, wziął się stąd, że urwał mi się film i moje urwane filmy, tym się różnią od urwanych filmów wiele innych osób, że ja wtedy nie zasypiam, nie jakby nie zamulam, tylko bardzo intensywnie żyję, tańczę, rozmawiam, jestem bardzo towarzyski, bardzo rozmowny, sam siebie wtedy lubię, więc jestem uroczy dla innych, co mi się rzadko zdarza. I nic z tego potem nie pamiętam. I to trwało godzinami całymi. I ludzie mnie tutaj na przykład przeprowadzali, znajomi, i też nie wiem jakim cudem też znajdowali. Czasami nie wiedzieli, gdzie mieszkam, a jednak jakoś znajdowali. Czyli ja ich tutaj musiałem prowadzić. I budząc się na drugi dzień, też nie rano oczywiście, wpadałem w takie stany, takie paniki, że nie panuję nad swoim życiem i że działo się coś, o czym potem ludzie mówią albo pokazywali mi nagrania, filmiki i tak dalej. No i to było naprawdę żałosne i smutne patrzeć na to. A poza tym przestraszyłem się, że coś komuś albo sobie zrobię. Po prostu. I pójdę do więzienia za coś, czego nie zrobiłem świadomie, tylko po prostu zrobił to mój alkohol albo narkotyki we mnie. Dlatego postanowiłem przestać.